Dobry wieczór, w telewizji witam serdecznie. Nieoceniony prezes Rzepliński porównał aktualną elitę władzy do rodziny Kiepskich. No, każdemu można, chociaż osobiście zastanawiam się, że jeżeli tak jest, to dlaczego pan Rzepliński chciałby jednak do tej rodziny należeć. Ale o Rzeplińskich powiedziano już wszystko, a mnie osobiście zachwyciło ostatnie wyznanie Michnika i temu oto wyznaniu niniejszy wierszyk poświęcam. Gdy wciąż trudniej zyskać posłuch i zaklinać rzeczywistość, Michnik walnął prosto z mostu, że zostaje feministą. Marzą mu się czarne marsze w towarzystwie wściekłych Polek i zwycięstwo nad Jarkaczem za pomocą parasolek. Miast uczone drdymały kreślić na tysiącach pagin, on rzecznikiem doskonałym będzie zbuntowanych wagin. A gdy uda się wspaniale i zdobędzie Nowogrodzką, czy postąpi kroczek dalej i zostanie drugą Grodzką? Mamy już dyktaturę? Mamy demokrację Kiepskich. Rzeczywistość przelała nam się z ekranu do realu. Główni aktorzy tego kiepskiego przedstawienia robią to, co chcą, według zasady. Jak to nie można, skoro można? A skoro można, to zaczynamy. Rafał Ziemkiewicz. I Marcin Wolski. Witamy Państwa. Witamy, witamy serdecznie. Marcinie, to tak. Ja muszę powiedzieć, ja wiem, że siła rymu wymaga tak. pewnych rzeczy, ale tutaj nie trafiłeś. No, Adam Michnik, jak zostanie kobietą, to by tak. się powinien nazwać Ewa Czerska. Przyjmuję. Nie Grodzka, jeżeli już. Ale muszę powiedzieć, że ta wizja Adama Michnika, który jak jego podwładny Blumstein by chodził z tą tablicą nie rodzę, albo tam precz różańce, precz od mojej macicy, to jest wizja naprawdę ciekawa, zainteresowała. A wizja, ja w takim razie wrócę do Rzeplińskiego, ponieważ wizja nieciekawa i straszliwie dla niego smutna jest. Co zrobi z resztą życia człowiek, który ma tak gigantyczne parcie na szkło? Ale ja wiem, co za miesiąc będzie prywatnym obywatelem. A mylisz się. Za miesiąc orzeknie na podstawie konstytucji bezpośredniej, ducha konstytucji. Nawet ducha konstytucji w stanie wyższej konieczności, że niestety nie może zakończyć swojej kadencji, bo demokracja Kiepskich go bardzo potrzebuje. Mi się najbardziej podobało w tym wywiadzie, że tym, co boli pana prezesa Rzeplińskiego, jest, że jakaś przyszła ekipa, która mówi, że można. Bo nawet kiedyś takie słowo imposybilizm owłukuto, prawda? Czyli ogólna niemożność wszystkiego. My przez 25 lat najczęściej powtarzanym słowem było nie da się. Nawet kolega, który ma kancelarię prawną, powiedział, że ma taki biznes, że jak cokolwiek tylko dla ministerstw, dla urzędów wojewódzkich opisze ekspertyzy prawne, że się nie da. Aha. A wszystko się nie da. Ale oni to go biorą, mają podkładkę, płacą, wiesz. Ale wiesz, jednak, że można, to właśnie staje się w tej chwili hasłem nowego rządu, bo zapamiętałem z wystąpienia Morawieckiego ten powrót do Wilczka, że jednak można. Że co nie zabronione, to dozwolone. Można było po 27 latach nawet wrócić do źródeł polskiego do wilczku polskiego kapitalizmu. Nie, ale takie słuchaj, rzeczy się możliwe okazują. Kochane, można pochwalić PiS, jak się jest w Platformie. To, tak, to jest szok. Niedługo nawet będzie trzeba. Będzie trzeba. Trzeba. No to ja cytuję klipy wyborcze jednego zobaczmy, pana, co mówi którego... Nadzieja PO. Do tej pory minister Waszczykowski pozwalał sobie na bardzo ostre komentarze, zupełnie niedyplomatyczne względem naszych niemieckich partnerów. W tej chwili słyszałem i panią premier Szydło, ba, nawet prezesa Kaczyńskiego, którzy pozytywnie wypowiadają się Angeli Merkel i tu muszę Prawo i Sprawiedliwość pochwalić. Wiesz, PiS pochwalił panią Merkel nie dlatego, że ona jest taka cudowna, jak brzmiało w piosence, tylko że niespecjalnie jest alternatywa, ponieważ każdy inny kandydat jest dla sprawy polskiej gorszy. No niestety to jest taki problem, który
Mamy teraz, przypomnę, że cały postępowy świat huczy na Donalda Trumpa, na przykład, że z jakiegoś powodu, że on jest putinowy. Tak. Natomiast teraz Niemcy... Teraz obu kandydatów francuskich, ten, co się stał liderem prawyborów, jest prorosyjski. I pani Le Pen, i pani Laura Filon. Właśnie zastanawiam się, ten od Laury. Natomiast Niemcy robią prezydentem Steinmeiera, który jest tak prorosyjski, proputinowski, że trudno sobie wyobrazić coś gorszego. I rzeczywiście... Ja się nie dziwię, że pani Merkel może jest się ostatnią wydawać... nadzieją. Nie, no żeby tam nadzieją jakąś, ale powiedzmy lepszy znany diabeł od nieznanego. No, też prawda, ale chciałem się zwrócić uwagę, że pan Trzaskowski nie jest wyjątkiem, bo takie przewidzenia na oczy się zdarzają coraz nagminnie i ostatnio zdarzyło się pochwalić, znaczy może pochwalić to mocno powiedziane, ale współgrać z naszymi władzami Radosławowi Sikorskiemu. Zażądał, prawda? No to już mnie szczękał. No tak, to sprawa smoleńska, sprawa wraku. Obawiam się, że żona go ochrzani, postawi do pionu. Ale wiesz co, nie żona go nie ochrzani, bo widzisz, cała strategia rodziny Sikorskiego i pani Appelbaum polegała na tym, że wygra ich przyjaciółka pani Hillary. I teraz... Właściwie no, sytuacja, nie ma planu B. Niejedne rachuby się posypały. Jeszcze wrócimy do tematu chwalenia PiSu przez ludzi, których byśmy spoza PiSu nie podejrzewali o to. Ale najpierw tak do samego PiSu. Obrona terytorialna została dzisiaj zaprezentowana, jak będzie uzbrojona. Czyli mówisz o tych słynnych bojówkach Macierewicza. Te sławne bojówki, no, i przy okazji taki drobiażdżek, no bo my się tu nie zajmujemy poważną polityką, nie zajmujemy poważnym programem newsowym. Takie smaczki rozmaite wyciągamy. Taki fragmencik z konferencji ministra Macierewicza. Jeżeli można, trzy pytania, pani dyrektor. No pozwólmy, ale naprawdę trzy. Dobrze. Ale naprawdę, nie. No jednak jest jakiś porządny. Kobieta była pierwsza. Bardzo pana proszę. Ja wiem, że TVN uważa, że powinien być pierwszy zawsze i wszędzie, ale dajmy kobiecie. Proszę, kilogram kaszanki. Przepraszam, ja stanę za tą panią. Tak, ten pan stał. A pani za mną stała, proszę panią. Za mną pani stała. Dobra. Czyli tak. Adam Michnik zostanie feministą, a Antoni Macierewicz zostaje antyfeministą, bo jak wiemy, takie rzeczy jak na przykład mówienie, że kobieta ma pierwszeństwo, to jest obrzydliwy seksizm. Feministki podobno jak się je puszcza przodem drzwiami, to dostają furgi ze złości. Że to pocałować w rękę. Można, taką. Tak, że albo, zęby wybije. Nie daj Boże powiedzieć coś uprzejmego. Zresztą. Mamy telefon. Przypominamy tak w końcu, że można do nas zadzwonić. Od czasu do czasu sobie przypominamy, żeby odebrać ten telefon. Więc prosimy bardzo. Halo? Halo? Witamy, tak. Dobry wieczór, proszę mówić, jesteśmy na antenie. Chciałem pozdrowić panów przede wszystkim, dziękuję. Bo bardzo mi się panów program podoba państwa. A chciałem wrócić jeszcze do wydarzenia, jakim było ogłoszenie gabinetu cieni przez pana Schetynę. Tak, i pan Schetyna mnie pocieszył w tej swojej wypowiedzi końcowej po ogłoszeniu już tego składu. Powiedział, że za 3 lata wygramy wybory, bo my wiemy, jak rządzić. To chciałem panu Schetynie powiedzieć, że my też wiemy, jak oni rządzą, rządzili i nie zapomnimy za 3 lata. I dlatego nie wygrają wyboru. Bardzo dziękujemy za cenne zdanie. Ja nie przekażemy, gdybyśmy się... Czy to ty, Rafał, napisałeś, bo ja dzisiaj czytałem parę gazet, ale już nie wiem, kto co napisał, ale zdanie było niesłychanie celne, że jest to swoisty rekord świata, ponieważ Platforma jest w tej chwili trzecią partią i zdarza się w demokracjach, że powołują gabinet cieni te drugie partie aspirujące do władzy, trzecie nigdy. Teraz czekamy na gabinet PSL-u, a potem Kukiza. Ach, takich gabinetów można jeszcze parę będzie stworzyć, ale są tacy ludzie, którzy zdołali się utrzymać w każdym gabinecie. Bardzo długo w każdym gabinecie. Generalnie to nie w partiach politycznych, a w działalności w organizacjach społecznych. Związkowych, proszę państwa, sławna postać w dniach ostatnich, prezes dożywotni, właśnie odwieczny, powiedziałbym, odwieczny prezes, może legendarny prezes. Broniarz. Czasy się zmieniają, ale pan zawsze jest w komisjach. Od lat tu jestem, od lat. Pierwszorzędny rap, od lat tu jestem, od lat. Mój jest świat.
Nie wiemy, skąd będą wzięte środki na to, żeby samorządy były w stanie w każdej gminie praktycznie stworzyć nowe gimnazjum. Nie burzcie tego, co mamy, co wspólnie tysiące nauczycieli, rodziców, samorządów terytorialnych, dyrektorów szkół, a przede wszystkim uczniów zbudowało w ciągu tych 17 lat. Nie niszczcie państwo dorobku gimnazjów. Tak, tak. Jest idealnie, prezes Brąz jest, wyciągnął jego oświadczenie majątkowe. My jesteśmy oczywiście przeciwni temu, żeby tak grzebać w kieszeni ludziom. Działaczy społecznych zwłaszcza. W końcu tyle lat pracuje, im się nazbierał. Marcinie, przyjmę jako do historyka, ty pamiętasz, ile lat Cyrankiewicz był premierem? Dużo. Wiesz co... Ale Sławomir Broniarz go chyba ma szansę dobyć, czyli Cyrankiewicz w Związku Nauczycielstwa Polskiego. Chyba gdzieś od 52 chyba roku, bo tam miał, on miał przerwę, ale od 52 do chyba do grudnia 70. Bo wtedy był taki kawał... 18 lat, czyli tyle samo, tyle samo co Broniarz. Był taki kawał wtedy, pamiętam, że ktoś tam mówił, że co to w PRL-u za demokrację, jak od tylu lat się premier nie zmienia, a Cyrankiewicz powiedział, jak to, ja się nie zmieniam. I tu trzeba powiedzieć, że Sławomir Broniarz rzeczywiście się zmienia, bo myśmy pokazywali fragment z czasów, kiedy on na czele Związku Nauczycielstwa Polskiego kładł się rejtanem, żadnych gimnazjów, chory, głupi pomysł, za co to tworzyć, nie ma pieniędzy na tego, a teraz się kładzie rejtanem, nie wolno likwidować gimnazjów. Czyli, wśród innych znakomitych przymiotów ciała i umysłu, a jeszcze jedno, jest elastyczny. Ale muszę powiedzieć, że dostarczony został bardzo silny argument tym, którzy chcą zlikwidować gimnazja, tak. Czy tym, którzy popierają likwidację gimnazjów. Zrobiła to młodzieżówka Platformy Obywatelskiej, która się zachwyciła protestem, tylko troszkę nieortograficznie jakby. Tak, no to właśnie są absolwenci gimnazjów pana Broniarza. Ja mam takie, tak, powinno się to nosić na tym, że oni chodzili do gimnazjum. Nie, ale wiesz, ja mam takie śmieszne déjà vu, bo robiłem kiedyś ze Stanów Zjednoczonych reportaż i akurat były jakieś właśnie zmiany w edukacji, które republikanie wprowadzali i młodzież z tych wyższych uczelni wyszła na ulicę z takim transparentem, no nie będę mówił po angielsku, ale że edukacja to prawo, nie przywilej. Tylko niestety słowo przywilej na tym transparencie było napisane nieortograficznie, że właściwie powtórka, słuchaj, dokładnie okazuje się z tej samej sytuacji. Najgłośniej protestują ci, którzy nie potrafią Ale pisać. Wiesz co, nie tylko oni, również funkcyjni. Wypowiedział się w sprawie oświaty wiceprezydent Warszawy, właśnie nawołując nauczycieli do swoistego obywatelskiego nieposłuszeństwa i uczenia młodzieży, jak walczyć z władzą. Ministerstwo Edukacji Narodowej nie uwzględnia licznych w ostatnich miesiącach opinii teoretyków i praktyków oświaty, rodziców, organizacji pozarządowych, samorządowców, przestrzegających przed szybkim wprowadzaniem nieprzygotowanych zmian. Projektowane zmiany nie wynikają z rzetelnych diagnoz i przeczą wynikom badań edukacyjnych. Ja jestem nauczycielem. Uważam, że mam absolutnie pełne prawo, moralne zwłaszcza, żeby również mówić o wątpliwościach. Na przykład, nauczyciel matematyki mówi, no w zasadzie 2+2 to jest 4, ale róbcie jak chce ta. Powiem tak, gdyby to było poparte jeszcze jakąś taką pogróżką na końcu, a wiceprezydent Warszawy mógłby napisać na przykład, bo jak nie, to wam te wszystkie szkoły zreprywatyzujemy, to ja bym się przestraszył. Ale ponieważ jest tylko takim w tonie takiego pouczania rządu, co tutaj... Ja nie wiem, jaki ma wpływ miasto na kuratorium. Może na przykład się okazać, że w Warszawie będą uczyć czegoś zupełnie innego niż wreszcie Polski. Być może, wiesz, nie podrzucaj takich pomysłów. Odbierzmy telefon może w takim tak, razie, halo, żeby halo. Zmienić wątek. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Bożena z Łodzi. Panie redaktorze, ja tylko chciałam powiedzieć... Mogę mówić? Proszę bardzo. Słucham. Tak. Ja chciałam tylko powiedzieć, że szkoły średnie to są chyba zadowolone z tego, że będzie ta zmiana, bo licea będą 4-letnie, technika 5-letnie, także nauczyciele będą mieli pracę zapewnioną bardziej i godziny przede wszystkim tej pracy. Ale ja chciałam powiedzieć o takim newsie pani Lubnauer z
Łodzi, która ubolewała nad tym, że teraz jak będą emerytury od 60 lat, to jacy ci ludzie będą biedni, jakie będą mieć niskie emerytury, że one będą tak w granicach 800 tysięcy złotych, a nawet niższe. Na co pan jej odpowiedział, że teraz już od stycznia będą ponad 1000 zł. No ale pani stwierdziła, ale jakby ci ludzie do 67 pracowali, to panie redaktorze, to oni by mogli mieć 2,5 tysiąca i 3 tysiące emerytury. Rozśmieszyło mnie to bardzo, bo ta pani jest z Łodzi i wie doskonale, że w Łodzi ludzie ciężko pracują i zarabiają 1500, 1600 zł. Bez emerytur. Skąd ta pani wzięła 3 tysiące emerytury, to się zastanawiam, bo przecież ona jest matematykiem. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jednym bardzo istotnym przekłamaniu. Nikt ludziom obecnie nie każe iść w wieku 60 czy 65 lat na emeryturę. Można dalej pracować, jak ktoś chce. Więc ktoś chce mieć większą emeryturę, niech pracuje tak długo, jak sił tak, bo jakby na przykład zrobić emeryturę od 80 roku życia, to tych paru, co by dożyło, to by rzeczywiście mogło mieć tak, jak pani Lubnauer mówi. Taki rodzaj ruletki na przykład zrobić. Proszę państwa, obiecywaliśmy, że jeszcze wrócimy do tematu nieoczekiwanych sprzymierzeńców PiS-u w różnych innych miejscach, więc teraz zapraszamy na fragment rozmowy dzisiejszej chyba porannej, którą Piotr Gociek w Polskim Radiu przeprowadził z przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Jest jeszcze taka partia. Jest taka partia. Jest Włodzimierzem Czarzastym. Jest jeszcze taki Czarzasty. I jeszcze ma nadal swoje wspaniałe swetry. Rozmawiałem dosłownie kilka dni temu z jednym z dość rozpoznawalnych ministrów, nazwiska nie ujawnię, bo nie jestem do tego upoważniony, ale ministrów w gabinetach lewicy, który powiedział, że właściwie poza trzema drobnymi sporami ideologicznymi, to Prawo i Sprawiedliwość realizuje program lewicowy i on jest zadowolony z tego. No, wie pan co, to głupek był po prostu, tak? Bo jeżeli były minister lewicy jest zadowolony z tego, co Prawo i Sprawiedliwość robi z konstytucją, to jest głupkiem. Niech pan mi kiedyś przed wyborami zdradzi jego nazwisko, to go na pewno na żadnej liście nie umieszczę. Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy. Nakarmiłem i odziałem cię jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód, żony nie dałem. Żonę wziąłeś sobie sam. Słuchaj, Rafale, tu się chyba tobie podliżę. Mianowicie na mój rozum PiS rzeczywiście realizuje w paru aspektach program absolutnie lewicowy, bo jeżeli 500+ jest programem prawicowym, jeśli właśnie ta sprawa emerytalna, te ulgi, emeryci i tak dalej, to są wszystko przecież postulaty lewicy. Ja nie wiem dlaczego, jak egzorcysta przed diabłem, Czarzasty broni się przed poparciem choćby odcinkowo PiS-u, tym bardziej, że... Może właśnie dlatego, wiesz, żeby, bo wtedy po co wyjść do tego, to po co ta lewica? Ja też jakąś ankietę ostatnio mnie przepytywano o lewicę w Polsce. Powiedziałem, no lewica w Polsce ma się świetnie, rządzi, ma prezydenta, senat, sejm, tylko z jakiegoś powodu się ją nazywa prawicą. No rzeczywiście te nazwy się mocno podzieliły, tym bardziej, że jeszcze zwracam uwagę, że w takim tradycyjnym przekonaniu lewica to była partia tych upośledzonych, biednych, wykluczonych. A dzisiaj, proszę zobaczyć, no, lewica to jest Hillary Clinton. Czyli kadiorowa lewica. To są absolutnie reprezentanci, Ryszard, że tak powiem, wielkiego kapitału, prawda, przywilejów korporacyjnych. A biedni, słabo wykształceni z małych ośrodków, to ludzie Trumpa, prawda? I dlatego główny przekaz lewicowy to jest ta Hołota, co bierze 500+, prawda? Jacyś biedota biała, która z przyczep wyszła i wybrała... Ale właśnie troszkę, skoro... bądźmy życzliwi. Właśnie, ponieważ mamy dzisiaj przypadkowo... I miejmy nadzieję, że Leszek Miller będzie życzliwy i wybaczy Czarzastemu. Światowy Dzień Życzliwości. Wiesz co, Światowy Dzień Życzliwości. Ale mam tu cię, a propos tego mam taką historię, że wiesz, za naszych czasów młodych były takie różne dni, Dzień Odlewnika, ale one jednak tam były dzielone. Czy dzisiaj jest chociaż jeden dzień, który nie jest czemuś poświęcony? Chyba takiego dnia nie ma. W najwyższym czasie, już paręnaście
15 lat temu, jak jeszcze pisałem, robiliśmy co roku taki kalendarz postępowy, gdzie wyliczyliśmy wszystkie możliwe dni. Ale rzeczywiście jeszcze nie było. Nie było, ale już wtedy było właściwie, że nie było dnia, żeby, a niektóre były po dwóch, trzech. No ale jak jest taka okazja, to zawsze warto być życzliwy i to się, jak skorzystaliśmy jak z okazji, żeby tak, koleżanka zrobiła sondę wśród warszawiaków, czy Polacy są ludźmi życzliwymi. Polacy są życzliwi. Są bardzo serdeczni i są bardzo otwarci i już jak się przejdzie przez tą pierwszą taką wierzchnią warstwę, pierwsze zapoznanie, no to potrafią naprawdę całe serce dla innych otworzyć. W ogóle nie są życzliwi naprawdę, jeżeli się zastanowić. Czym to się objawia, ten brak życzliwości? Głównie niechęcią i traktowaniu kogoś z góry. No nie wszyscy, ale raczej są. Sądzę to po sobie, że mi na ogół ustępują miejsca w tramwaju. Ja jestem bardzo, tylko dostałam parę razy po dupie. To już teraz też mniej. Podobno Polacy za granicą nie trzymają się razem tak jak inne narody. Nieprawda. Nieprawda. Powiedziałbym, że za granicą wręcz przeciwnie. Lgną do siebie. Jak się spotkało gdzieś za granicą Polaka, to tak jakby była najbliższa rodzina. Tak mi się wydawało. Polacy się w grupach trzymają, ale mało sobie pomagają, a wręcz przeciwnie. Są dla siebie bardzo nieprzyjemni. Inne nacje się trzymają znakomicie, a my niestety. Wiesz, to jest taka reguła, która się bardzo sprawdza, mianowicie, że Polacy są w odróżnieniu od ludzi Zachodu nieżyczliwi na pierwszy rzut oka. Rzeczywiście, uśmiechnij się do człowieka w tramwaju czy w metrze, to będzie cię posądzał o najgorsze sprawy. Teraz zrobi taką milczą. Tak. Więc Polak na wstępie jest super nieżyczliwy. Natomiast, jeżeli się zaprzyjaźnisz, to nawet z cenzorem się można zaprzyjaźnić. Pamiętam to z PRL-u. Puszczał teksty, których nie powinien puszczać. Wszystkimi. Mogłeś się z funkcjonariuszem. No trochę kosztowało zaprzyjaźnić i tak dalej. Natomiast oczywiście inaczej to wygląda za granicą. Nie, ja muszę tutaj opowiedzieć anegdotę. Sobie już opowiadałem o tych reportażach ze Stanów, że niestety rozmawiałem także z urzędnikiem Immigration Office, bo jak pewnie państwo wiedzą, dlatego mamy problem z wizami amerykańskimi, że w statystykach amerykańskich Polacy są tą grupą narodowością, która najczęściej pracuje na czarno. I to jest tak, że jesteśmy my i potem długo, długo nic. Pytałem po prostu tego faceta, czy to jest rzeczywiście Polacy aż tak strasznie łamią prawo amerykańskie. Co on powiedział? Nie, pewnie nie bardziej niż inni, tylko że wie pan, Portorykańca czy tam jakiegoś innego, to nie można złapać, bo oni się wszyscy jeden za drugim murem stoją. A Polak jak ma robotę na czarno, to natychmiast drugi Polak do nas przychodzi. I my musimy po prostu, prawda, bo mamy donos, mamy konkretne. I dlatego te statystyki są takie nabite. No, jak to mówili starożytni relata, refero, tak mi Amerykanie powiedział, ale rzeczywiście statystyki są jakie są. Ja wielokrotnie spotkałem się z takimi na przykład relacjami, że ktoś tam już zasiedziały, przyjeżdżał do niego, Polak, ten się starał się mu pomóc, coś tego. To kończyło się tym, że albo okradł, albo oszukał, albo coś. Więc po prostu to są no, długoletnie doświadczenia. Ale ja zawsze też, jak z Amerykanami rozmawiałem i oni tam różne rzeczy mówili o Polakach, przykro, niestety prawdziwie mówiłem, słuchajcie, ale gdyby was to samo spotkało, to byście na drzewach teraz siedzieli prawdopodobnie i dopiero odbudowywali swoją cywilizację. No więc powiedzmy, znikąd się to nie wzięło i jak tutaj pani mówiła, było takie powiedzenie, ono niestety wciąż jest aktualne, że kto chce mieć miękkie serce, to musi mieć twarde zaplecze. No i niestety taka jest przyczyna naszej nieżyczliwości. Przez wiele lat się na niej traciło. Za paręset lat może się to jakoś ukształtuje. No, może wcześniej. Ale są ludzie, którzy się bardzo domagają tego, że chcą gdzieś z Polski wyjechać. Tak? Stale to obiecują, stale się odgrażają. Teraz się czepili, ponieważ oni mają taki behawior, że ktoś coś powiedział, złapać tego, coś tam ale się zdarzy. Ale kogo masz na myśli? Kto no, tak ja chce mam na myśli Polski? Naszą awangardę obrońców demokracji, którą zresztą już żeśmy to mówili w tym programie, że mieliśmy nadzieję, że ona wyjedzie teraz bronić demokracji w Ameryce, no ale bo sama nie chce wyjechać. W Gdańsku się odbyła taki happening Komitetu Obrony Demokracji pod hasłem, że oni właśnie tu w nawiązaniu do sławnej wypowiedzi pani Pieluchy, zapomniałem drugiej części nazwiska, że oni chcą męczeńsko być deportowani. Dokąd? Kolwiek. Aha. No to zobacz. Mnie, choćby ich samych gacia. Deportuj mnie. Przysięgam, nie będę wracał. Deportuj mnie gdzieś do ateisty.
staną. Deportuj mnie, już nie chcę żyć wśród chamu. Tylko wiesz co, zasada deportacji jest taka, że się deportuje z kraju, z którego się pochodzi. Więc tu jest bardzo trudna sprawa, co znaczy chyba najlepiej byłoby ich deportować, gdyby był do Związku Radzieckiego. Gdybyśmy mieli tak poważnie rozmawiać, to każdy ma paszport w kieszeni albo może iść go sobie wyrobić. No ale ja tylko przypomnę, bo zdaje się, że ci państwo uważają, że to naród po prostu przeraża. Myślę na przykład, że córka Ewy Kopacz obiecywała, że wyjedzie do Kanady, jak mama przegra wybory. Jak połowa intelektualistów amerykańskich obiecywała, że wyjedzie. Nie wyjechała do Kanady. Jaki biznesmen, który zbankrutował ostatnio z tą Almą, on też obiecywał, że jak Duda wygra wybory, to dojadę do Luksemburga. No i co? I guzik. Bo może się okazało, że oni by tam mogli chętnie wszyscy wyjechać, ale co by tam robili? Byli operatorami powierzchni poziomych, znaczy konserwatorami poziomych, czyli operator MOPA, czy jak to się a tam to nie nazywa. To bardzo, bardzo, to bardzo łatwiej się tak ten. Spotkałem takiego znajomego właśnie pracującego Polaka na czarno i gdzieś tam my rozmawiamy do czwartej nad ranem, Polaków rozmowy i on nagle się zrywa i mówi, idę na deflor. Zabrzmiało niesłychanie interesująco, o co chodziło. On idzie właśnie polerować podłogi, the floor. Chicagowska polszczyzna. Proszę państwa, dobra, jeszcze coś dzisiaj koniecznie smutnego. O emeryturach. Nie, bo już wspomniała pani o emeryturach, więc o emeryturach wspomniał też Jarosław Gowin. I zacytujmy go dzisiaj, bo troszkę to jest zaskakujące. I rzadko jednak, cytujemy jak Gowina. Zresztą. Tak, a potem jak na członka rządu wypowiedź dość zaskakująca. Nie da się równocześnie obniżać wieku emerytalnego, realizować programu Rodzina 500+, programu, który bardzo popieram, i wprowadzać dla wszystkich kwoty wolnej od podatku w wysokości 8000. Uważam, że na dłuższą metę obecny system emerytalny jest dysfunkcjonalny. Ja mam trójkę 20-paroletnich dzieci. Żadne z nich nie wierzy w to, że kiedyś będzie dostawało emeryturę z ZUS-u. Dramatyczne. Przypomniało mi się, że tak samo swego czasu mówił minister Rostocki z poprzedniego rządu, też, że nie wierzy w żadne emerytury. I zdaje się, że rzeczywiście ludzie dobrze zorientowani nie wierzą w to. No to pytanie w takim razie jest takie proste, narzucające się, dlaczego ten ZUS wciąż istnieje. Tak, bo właśnie to może wreszcie ktoś będzie miał odwagę go zlikwidować, czy musimy czekać, nie wiem, aż Kukiz wygra wybory, żeby to w końcu ktoś do diabła zlikwidował, bo jeżeli my wszyscy nie mamy co liczyć na emerytury z ZUS-u, to dlaczego my tam stale musimy na to zapłacić? Nie mówiąc o tym, że ja zawsze, wiesz, no, próbowałem to kiedyś liczyć. Na przykład całe życie swoje płaciłem ZUS, coraz więcej. Teraz też płacę i teoretycznie, tak, wiesz, takiego prostego wyliczenia, gdyby ZUS działał na zasadzie, nie wiem, ubezpieczeń samochodowych i tak dalej, to powinien mieć nadwyżkę pieniędzy, a nie problemy z emeryturami. W końcu ludzie... Gdzie się to podziało? Tak, gdzie się to podziało? Znaczy, część to się podziało, wiem, że taka rezerwa demograficzna, która tam była zbierana, żeby ZUS ratować za 30 lat, to jakoś za rządów Platformy, tylko tak co roku z tej rezerwy jest tam fakt, że ludzie wypływała złośliwie, kasa, nie? Że jest fakt, że ludzie złośliwie coraz dłużej żyją. Bo dawniej była taka zasada, że jak mężczyzna przechodził na emeryturę, to co najmniej połowa nie przeżywała pierwszego roku emerytury. No to dla państwa czysty zysk. Czyli co, emeryci popierajcie partię czynom, umierając przed terminem, jak to się za czasów mojej młodości wzywało. Słuchaj, jeszcze jeden... Groźnie zabrzmiało telefon w takim razie, który to pokryje może. Halo? Halo? Halo, halo? Halo. Dzień dobry. Słuchamy, proszę mówić. Dobry wieczór, bardzo panu pozdrawiam. Dobry wieczór, dziękujemy, ale mało czasu, więc już prosimy do rzeczy. No to ja szybciutko, troszkę się uzbierało, dlatego że już dawno się nie mogłam dodzwonić, ale ja tak szybciutko, jak tak oglądam i patrzę na to wszystko, to po pierwsze, że jak pan Rzepliński odwiedzał Zakopane, gdybym wiedziała, kiedy pojedzie, to naprawdę ja bym mu ściągła asfalt tak gdzieś koło Myślenic, jakby tak po błotku troszkę przeszedł, to tej buty troszkę by mu ubyło. Po drugie, to ja uważam, że powinno
się zlikwidować prokuraturę, no bo po co ona, skoro i tak się prokurator o niczym nie pamięta. Powinno się zlikwidować wybory na prezydenta, dlatego że 11 listopada przedstawiało się pana Komorowskiego jako prezydenta. W ogóle jak tak oglądam ten program, to sobie myślę, jaka ja głupia jestem. Na PiS głosowałam, 500 mi nie dali, bo dzieci urosły. Na PiS głosowałam, emerytury mi nie obniżą wieku emerytalnego, bo jeszcze daleko. Mało tego, leki nie dostanę za darmo, bo jeszcze daleko. No to tak się uświadomiłam, jaka ja to głupia jestem. Pani Małgorzata, dziękujemy bardzo. Proszę się nie martwić, proszę się nie martwić tym wszystkim i nie uświadamiać, że ja wyjaśnię, tylko może nie wszyscy zapali aluzję do tego prokuratora od Amber Gold. No to nie, tam pani jednego, tam chyba nie, trzech po kolei. Wszyscy amnezja. Amnezja totalna. Człowiek się dzieje, że czy oni jeszcze pamiętali, jak się nazywają, to jest całkiem niezły zupełnie. Ja czekam na ciąg dalszy. Ale to już tak szedł w nihilizm lekki ten telefon, bo zaraz myślałem, że jak z panem Kokotronowiczem, żeby nie było niczego. Na zakończenie jeszcze kawałek życzliwości, a raczej nie życzliwości. Wobec Polaków. Tym razem wobec Polaków. Pilot samolotu Brussels Airlines, obawiając się o bezpieczeństwo pasażerów, nakazał na lotnisku w Brukseli 41 Polakom, by opuścili samolot. Część osób z tej grupy zachowywała się wulgarnie, część była pod wpływem alkoholu. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Ratujcie mnie! Ratujcie mnie! Kapitan od razu, tak? I Jean-Marie Rokita po prostu został załatwiony. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Proszę mi wierzyć, w ogóle nie używałem rąk ani nóg, tylko usta. Ten pan zachowywał się niestosownie, używał takich zwrotów jak Heil Hitler. Celnicy wezwali policję, zabraliśmy go na komisariat. W rozmowie z polskim konsulatem potwierdziliśmy, że jest dyplomatą. Piłem pewnie ze pełne dwie buteleczki, być może. Lecę, bo chcę, lecę, bo życie jest złe. Czy są pieniądze, czy nie, lecę, bo wolność to chcę. Bardzo wzruszył mnie widok tych naszych trzech hiszpańskich toreadorów, ale o czym innym chcesz powiedzieć? Może się orientujesz, skąd się wzięła taka duża grupa 41 Polaków wracająca z Brukseli? Czy to nie byli nasi przypadkiem europosłowie, a może pracownicy parlamentu? Bo to raczej to nie jest destynacja, gdzie Polacy tak nagminnie... To by wyjaśniało, że na trzeźwo tam nie idzie przeżyć w tej robocie, tak jak pan Protasie, bo tak przypomnieliśmy na krótką historię awantur samolotowych. Na jedno zwrócę uwagę, że nawet strona oficjalna belgijska powiedziała, że część, jakaś tam część tej grupy rozrabiała, w związku z czym wywalili wszystkich Polaków na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, bo zagrażają Polacy bezpieczeństwa. Się nad tym zastanawiam, pytam różnych osób i na przykład powiedziano mi, że w Anglii to, że dlaczego nie atakują Polaków? No bo Arabów się boją. A jakichś imigrantów muszą... Nie, i naprawdę coś takiego się stało, że no, kiedy przyjdzie ci ochota, weź falomierz i dojść w kota, jak to wojsko mówili, tym kotem jest Polak, prawda? Bo jakiś muslim weźmie nóż i wsadzi pod żebro, no to lepiej nie zadzierać, odbijemy sobie na Polaka. Proszę Państwa, to ja w ten sposób zapowiadam od razu drugą część naszego programu. Właśnie. Bo za chwilę w telewizji Ekstra i w telewizji będziemy Ekstra... Będziemy mówili o problemie uchodźców, o przyjmowaniu ich do nas. O relokowaniu ich, czy się damy ich wyrelokować. Także wracamy za chwilę. Dziękujemy i telefon, ten numer cały czas jest aktualny. Czekamy. Zapraszamy na jeszcze.